Witajcie widzowie, z tej strony Filo, a to jest 29 odcinek z gry Wiedźmin 1. Tak, no, tyle już mamy ich. Zakon Płonącej Róży. Wieczny ogień jest jedyną nadzieją. Przywdziej srebrzystą zbroję i razem z nami walcz o dobro ludzkości i wieczne zbawienie. Oferujemy liczne przywileje, między innymi zwolnienie z podatków, atrakcyjny podział dóbr zdobytych na terrorystach i wrogach ludzkości, darmowe rozgrzeszenie przy wysokiej rangi kapłanów, szkolenia. Srogo tutaj zachęcają, tak? No ale my tego błędu nie popełnimy. Będziemy robili questy, tak? To jest raczej oczywiste, aczkolwiek jednym z tych questów będzie zakończenie tego ze źródłami od Triss, żeby dać te czujki magiczne. Ostatnia czujka została w Wiedźmie Klasztornej, gdzie się upominałem, więc zaraz ją znajdziemy. I podczas montowania ostatnich dwóch odcinków, ponieważ je hurtowo nagrałem, wziął mnie na przemyślenia, że w sumie niechaj ta sytuacja z Addą będzie dla nas nauczką, żeby Geralt już nie był takim Hędożycielem w Wiedźminie, tylko jednak z gracją w Wiedźminem, tak? Że teraz będzie się opierał wszelakim takim pokusom. Taki mam pomysł. I do rzeźby dajemy ostatnią czujkę. Powinienem porozmawiać z Triss, wiadomo. Dobrze. Udamy się jeszcze do kanałów, ponieważ zobaczyłem, że w kanałach jest quest od Siegfrieda, 6 stóp pod ziemią, dlaczego ludzie znikają w Wiedźmie. I po tym już udamy się raczej do Triss Merigold. Jest tu w ogóle krata, którą nie wiem, czy mogę otworzyć. Zamknięte, okej. Okay. Czyli może później tam się udamy. Znaczy pewnie się udamy tam kiedyś. Ale to w sumie ciekawa zbieżność, bo na początku drugiego rozdziału też wylądowaliśmy w kanałach. No i mamy trzeci rozdział. Wydaje się, że już zostawiamy te śmierdzące kanały za nami, a tak wychodzi na to, że jednak nie i że one będą nas prześladowały o wiele dłużej, niż byśmy sobie mogli tego życzyć. Bandyta! O proszę. Tylko czemu nie mogę przejść? No. Wszystko stoi przed Geraltem otworem, wystarczy chcieć, tak? To dowiedzmy się w takim razie, czego chcą od nas bandyci. Nie masz tu tego chodzi? Poszedł stąd! Chcę wiedzieć, co znajduje się za kratą. Nie twój interes, jazda stąd! Co robicie w kanałach? Co robicie? Coś taki ciekawy! Jesteśmy szczurołapy, powiedziałem, wypierdalaj! Spływaj stąd, to teren prywatny! To dziwne, że tak se bandyci stoją, ja nie mogę nic im zrobić. No nic, może to byli bandyci salamandry? Kurczę, nie mam pojęcia. No ale niestety nie przyjdziemy tam. Więc pójdę na ten cmentarz, bo te kanały to chyba po prostu mnie chyba tylko zwiodły. Nic w nich odnośnie tego questa Siegfrieda nie ma. Nie wiem, może po prostu muszę pozabijać te graveiry czy coś i na tym polega quest, czy to coś tam większego jest, co porywa ludzi i zabija. Ale dziwne. Znaczy rozumiem, dlaczego cmentarz był poprzednio zamknięty, ponieważ byliśmy na wczesnym poziomie etapie gry i żebyśmy jeszcze tam nie trafili i w ogóle, powiedzmy, jakieś tam bariery. Tylko dlaczego jak się pogorszyła tam sytuacja, to nagle stał się on otwarty dla wszystkich? To mnie zastanawia. Chyba, że źle zrozumiałem słowa grabarza, czy kogoś. Okej, okay. Vetala. Możliwe, że to odpowiada za te zaginięcia, kurczę, pieczone. To chyba walka od razu, czy... Okej. Okay. No, konsumuje jakiegoś mieszkańca. Chyba tylko zaatakować możemy, no. Czy potrafi mówić ta Vetala? O. Ups, przepraszam, gdzie się podziały moje maniery. Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, gula nie widzieliście? Widziałem niejednego, ale żaden nie gadał.
No, ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam. Ale wiem, kto ich załatwił. Zażyjmy układ. Informacje w zamian za życie. Widać, że jest przynajmniej świadomy, że z Gwiedzinem nie ma szans. Stoi. Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają, ale rabują groby i coś knują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą mi w drogę. Długouchy? Rodzinka ich nie atakuje? Smakują naprawdę fatalnie. Są tacy wysuszeni. No i zapewniają jedzenie. Dzięki za informację. Zmykaj stąd. Bywaj. No, bardzo fajny Ghoul. Powiem wam, że Ghoul bardzo git. Elfy. I krasnoludzkojatel w krypcie siedzi. Kurcze pieczone. Dobra. Okej, okay, są te długouchy. Tylko... Kim są długouchy? A, elfy! Długouchy, czyli o elfy mu chodziło. Dobra. Wszystko jasne. Ale to... Kurczę. Skojatel nie chciałem też zabijać, nie? O co chodzi, ziomki? Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę gubi. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować, my odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie. No to nie, no przed hordą guli ja bym ratował. Gorzej jak się okaże, że oni są już martwi. Ale też nie popieram takiego stylu walki, no. Nie każdy ze skojateli jest, powiedzmy, mądry, wychodzi na to. Kurde, ile alguli, ojeju. Jakbym miał questa, zlecenie Kalksteina, to bym się normalnie zesrał ze szczęścia w tym momencie. Dziękujemy ci, panie, za ratunek przed niechybną śmiercią. Elfy zostawiły nas tutaj na pastwę potworów. Niektórzy próbowali uciec tym korytarzem. Obawiam się, że wasi towarzysze nie żyją. Słyszeliśmy tylko przeraźliwe krzyki, pewnie potwory. Droga jest już bezpieczna, zabiłem. Melitele, niech będą dzięki, bądź... Znaczy nie, to teraz akurat mnie wkurzyło trochę Skojatel, bo... Jakby... Wykorzystywanie cywilów do walki z zakonem Róży jest trochę czasem poniżej pasa. Jak takie rzeczy będą się częściej zdarzały, to niestety mogę nie stanąć w ramię z Javeninem. Bo to akurat trochę im się poprzewracało w dupach. Młodym elfom i krasnoludom. No ale można śmiało powiedzieć, że jest wysoko, jak takie rzeczy się już dzieją w zimie. W zimie to nie są bagna. To nie jest jaskinia na bagnach, tylko to już jest cmentarz wyzimski. A Skojatel taka się tutaj dostało. Więc możliwe, że ktoś ich tutaj przepuszcza. Te wywiórki czy coś. Może tam ci bandyci mają coś wspólnego w kanałach, co ich spotkaliśmy wcześniej. Z tym, że się znalazły tutaj te wywiórki. Ciekawe, czy będzie nam dane jeszcze spotkać się w ogóle gdzieś z tym Valeratem. Z tym gulem, co tam umiał gadać. Generalnie to moglibyśmy go zabić, bo w sumie i tak byśmy znaleźli te elfy, ponieważ były na widoku. No ale... Jak na to, że w sumie ten gul nie odpowiadał za te śmierci, no to nie ma wymogu takiego, żeby go zabijać. No. Wiedźmiński kodeks nie polega na zabijaniu wszystkich potworów, tylko te, które
przeszkadzają ludziom umyślnie, powiedzmy. Na ten to tylko po prostu żerował na tym, co robiły wiewiórki. Więc w sumie no to lepiej tak, aniżeli jakby on sam doprowadzał Kolejne do tych ciała. Śmierci. To dziwne. Nie ma śladów po ugryzieniach. Za to są rany kłute i cięte, jakby zadane sztyletem. No teraz jak te ciała będziemy poznawali, to Geralt jakby będzie mówił o tym, jakby to widział pierwszy raz i jakby nie wiedział, o co chodzi. No ale już wiemy, że to wiewiórki za tym odpowiadają. No to niestety będzie trzeba przekazać tę smutną informację Sigfridowi o tym, co robiły wiewiórki. Wiadomo, mogłem w teorii pójść, pobiec za nimi i je zabić. Uważam, że jednak ratowanie tych cywilów jest ważniejsze, aniżeli zabijanie wiewiórek, które i tak prędzej czy później się znowu, myślę, że nadzieją na kogoś i tym razem już polegną. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając sprawę gadającego gula, okazało się, że winni zabójstw są Skojatel. Rabowali groby, zabijając przy okazji każdego, kto wpadł im w ręce. Gadającego gula? No nie wnikam, może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulom, ale niestety nie udało mi się złapać morderców. Uciekli. Na święty płomień, Wiedźminie. Postąpiłeś jak prawdziwy rycerz. Rad jestem z twego wyboru. Nie martw się mordercami, moje oddziały ich znajdą. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. No. To najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić. Postanowiłem zapłacić ci z nadwyżką. Jestem z ciebie dumny, Geralt. Rozumiem cię, Siegfried, ale chyba ci nie pomogę mimo wszystko, no. Chociaż, kurde, teraz sobie trochę wbili kosę w plecy te wiewiórki. W kwestii mojej współpracy z nimi. Ale zaskoczyła mnie odpowiedź w sumie Siegfrieda. Bo wychodzi na to, że jest on takim normalniejszym ziutkiem. O, panie Wiedźminie. Czego chcesz, chłopcze? Na panch napadli, a pan Velerad wołał, że teraz przydałby się Wiedźmin. Co? O czym ty mówisz, chłopcze? W ziemi handlowej! Proszę iść za mną! Na bank napadli Vivaldi? Co się dzieje tutaj nieźle, kurde, w tej Wiedźmie. Tempo jest zabójcze wręcz. Czy kurde, teraz akurat bym chciał trochę bardziej wychodzić na to, że pomóc mieszkać ludziom. Bo no to, co zrobiło Skajatel, to teraz trochę jawny terroryzm i to akurat nie ma co w ogóle debatować nad tym, to nie podlega dyskusji. Ludzie jednak mimo wszystko tak nie robią, ponieważ jest nawet tam ta dzielnica dla nieludzi, no ale no wiadomo, nie są tam najlepiej traktowani. No ale też ich po nich nie jadą, nie? Więc tutaj Skojatel nie ma wyczucia definitywnie i myślę, że przydałoby się ich trochę nauczyć pokory i jak się robi. Bo na pewno nie tak, jak teraz zrobili. Ale kurde, gdzie jest ten bank? Czekajcie, zobaczę sobie mapę. Kurde, ale to chyba na krasnoluda by Skojatel nie napadło. Chyba, a nie, przecież mogłoby napaść za to, że współpracuje z ludźmi i ubija interesy. Ewentualnie Salamandra też szuka kolejnych opcji wzbogacenia się i stwierdziła, że no w sumie uderzenie w bank będzie dobrym pomysłem. Potrzebujemy wsparcia! Mamy tu chędożony napad na bank! Dziwne. Siegfried nie przepuściłby takiej okazji. Całe szczęście, że jesteś, Geralt. Potrzebujemy pomocy. Dobrze uzbrojone komando zajęło bank. Mają zakładników. No pomogę, ale sam. Pomogę ci, ale pracuję sam. Nie radzę ładować się od frontu, ale... Velerad, czas ucieka. Z bankiem połączony jest ratusz, ale zamknęli go od środka. Może da się wejść przez magazyn. Jaki magazyn? Połączony z ratuszem przejściem nad ulicą, nieużywany. Mam do niego klucz. Dlaczego jest nieużywany? Urzędniczki z ratusza utrzymują, że tam straszy, ale nie dawałbym wiary tym bredniom. Daj mi klucz. No to wiewiórki się tutaj śmiało posuwają. Może to jest to samo komando, co ze cmentarza uciekło i to jest konsekwencja wyborów, nie wiem. Leder. No to jednak
Coś jest. Urzędniczki się nie myliły. Może to nie upiory, ale taki zmutowany gul to też chyba nie jest odpowiedni dla przeciętnych ludzi. Ale dobrze, że są te fledery, bo te kły są mi potrzebne z nich. Co jest? Czy jest jakiś spawner tych flederów? O co kurde chodzi, ty? Czy chcą wymusić na mnie presję w ten sposób, żebym nie przeszukiwał ich, tylko żebym szedł pomóc nie ludziom? A zlecenie na fledery załatwiliśmy. O git. No to fajnie. Czekajcie, tylko okradnę i już biegniemy pomóc tam. No jeszcze jakaś książka, ale ją przeczytaliśmy. A co będzie za drzwiami? Ratusz. Okej. Okay. Stopniowo się przemieszczamy. Urzędniczki. To one są zakładniczkami? Na dole są wiewiórki. Co robimy? No wy lepiej zostańcie, nie? No dzień dobry, panowie. Jak tam? Wszyscy na glebę! Łapy na kark! Czy to nie muszę im nic robić? Mogę pójść do banku po prostu. Blada Duan. Kiedy to się skończy? Czy cywilów przynajmniej nie zabijają? Tym się różnią właśnie ci lepsi. Skojatel. O, jakieś ciekawe rzeczy ma. Ten ziód. Co mam na dół zejść? Serio? Mam się zagłębiać? O. Eliren. Znasz historię Eliren Wiedźmin? Javenin? Przyszedłem negocjować. Biała róża Sherwet, przez krasnoludów i ludzi nazywana Elireną. 200 lat temu poprowadziła do walki elfią młodzież. Starszyzna elfów była temu przeciwna. Wiedzieli, że nie mają szans, że mogą się już nie podnieść po klęsce. Zakon gotuje się do szturmu. Eliren, biała róża, poderwała młodzież. Chwycili za broń i poszli za nią na ostatni rozpaczliwy bój. Zmasakrowano ich. Bezlitośnie zmasakrowano. Eivin Bank jest otoczony. Ginęli z jej imieniem na ustach, powtarzając jej wezwanie, jej krzyk. Ginęli za Sherwet i za Eliren. Tak jak im obiecała. Godnie, bohatersko, z honorem. Byłeś tam. Podjąłeś decyzję? Jaką decyzję? Nie można bez końca siedzieć okrakiem na płocie, zwłaszcza jeśli ten płot biegnie przez środek bitwy. Chcesz mnie zwerbować do komanda? Nie. Z twoimi skrupułami nie nadajesz się na rewolucjonistę. Zatem? Nie bez powodu opowiedziałem ci o Eliren. Trwa wojna, Geralt. Wojna o przetrwanie. O wolność. Nie musisz być żołnierzem komanda, żeby nam pomóc. Wielu służy naszej sprawie, korzystając ze swoich wyjątkowych umiejętności. A tobie najlepiej idzie zabijanie potworów. Ta poprzednia sytuacja mnie trochę wkurzyła, no. Delikatnie rzecz ujmując, wiewiórki nie postąpiły słusznie, zabijając dosyć hurtową ilość cywilów na cmentarzu. Muszę pomyśleć, co by zrobił książkowy Geralt. Na pewno by za wszelką cenę by dalej gadał, że jest neutralny, to akurat jestem święcie przekonany. A w ostateczności wybrałby mniejsze zło, co jest mniejszym złem. Wspieranie wiewiórek, tylko że wśród nich są też takie dosyć felerne przypadki. Czy bycie po stronie zakonu? Zakonu, który nas nienawidzi, ale mają jednego dowódcę Siegfrieda, który akurat nas delikatnie, rzecz ujmując, bardzo lubi. Rozumiem, o co chodzi elfom, ale Geralt, kurde, nie jest postacią romantyczną, to jest fakt. Gdyby nie ta sytuacja na cmentarzu, na pewno bym był bardzo bliski kliknąć to. Tak to jestem neutralny chyba. Przecież każdy wokół mi pierdzieli, że... To jest czas wojny, czas miecza i topora, tak? Wszyscy śmiało głoszczą przepowiednie Iteliny chyba. Elfki, swoją drogą. Rozumiem cię, Siegfried, ale chyba ci nie pomogę mimo wszystko, no. Kurde, nie chciałem tego robić. Myśl jak książkowy Geralt. I książkowy Geralt by nie walczył. Ja bym najchętniej kliknął neutralny, ale to nie jest rozwiązanie, ponieważ jak cały czas będę neutralny, to może okazać się, że to neutralny to wyjdzie na koniec najgorszą możliwą opcją, bo wszyscy po prostu zginą, a tak to jedna strona jakoś częściowo może przetrwać.
No nic, pomóżmy Siegfriedowi, no. Zoltan chyba nie będzie miał do nas problemu o to, no. Nie, no gdzie Zoltan by miał do nas problem? Zoltan i tak przecież ma wiewiórki za debilów. No, tak. W książce przecież wyzywał chyba ich coś tam na zasadzie, że rozkapryszone młode elfy, powiedzmy na zasadzie, że są w okresie buntu i coś od... i krasnoludy oczywiście też, że coś im odbiło, no. Też swojego okradają, no. Vivaldiego, no. Naprawdę... Dobra. Nie. Nie będę walczył. Nie ma takiej możliwości. Nie będę za was walczył. Jesteś głupcem. A od tej pory również moim wrogiem. Przykro mi. Podjąłeś właściwą decyzję. Zakon Płonącej Róży będzie ci wdzięczny. Siegfried? Co tutaj robisz? Nie powinieneś. Wieczny ogień dodał mi sił. Goni je wina, ucieka do kanałów. Krwawi Siegfried w ogóle. Ranny jest, no. Znaczy mam iść do kanałów? Dobra, no. Przepuśćcie mnie, no. Dobra, miałem iść do kanałów. O, dobra. Dobra, dupa. W takim wypadku muszę was zamordować po prostu, bo mi nie dajecie... Nie daliście mi wyboru, no. Kurde, co oni mi robią, ty? O kurde, padliśmy. Ale czemu mi przełącza na styl szybki, a nie na grupowy? Kurde, co to ma być, ty? Bo się wkurzę zaraz. Mi z automatu gra przełącza na styl szybki, mimo że chcę grupowy. Kurde, trzeba im jedno przyznać, że są naprawdę ciężkimi przeciwnikami. Dobra, ledwo co, ale... Pokonaliśmy. Chyba zaczynam odczuwać syndrom Tridamski. Ledwo pokonaliśmy tych... Skojateli. Zanim przejdziemy dalej do pojawy Nina, bym się solidnie zregenerował, bo... Jestem delikatnie obity. A Siegfried jednak żyje. Okej. Okay. Ceremonialny miecz... Daytwain? Czekaj. To jest to, co myślę? Tak, no. To jest ten, co kosztuje 1500. Jak pamiętacie. Jako tako się zregenerowaliśmy, więc można iść dalej. Za Javeninem, który nam ucieka. Do kanałów. Kurde, ale taka misja w ten nagle tak się dupcyła. Na odcinek, bez pytania. Okej. Nie wiem, co mam zrobić. A, okej. Okay. Kasenka, no spoko. O! Prowadzi mnie wieczny ogień. Powinniśmy się pośpieszyć. Ale Siegfried już tryska krwią, no to... niedobrze się dzieje. Dobra. Mamy kolejny Skojatel. Dobra, prawie umarliśmy. Wygląda na to, że udało mu się zbiec. Ale zdołaliśmy obronić bank. Tylko dzięki twojej pomocy. Jak mogę ci się odwdzięczyć? Może innym razem. Do zobaczenia. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Słuchajcie, plus całego tego zajścia jest taki, że... Wiemy, że na Salamandrę przydałoby się trochę lepiej przygotować. Na te ich... odbijanie tych ich baz, co mają na bagnach i w mieście. Wiedźmin, co tam się działo w środku? Słyszałem odgłosy walki. Już po kłopocie, wszyscy martwi. No, prawie. Prawie? Niestety ich przywódca uciekł. Znajdziemy go. Wiedźminie, uważam, że należy ci się order. Siegfried, znaczy Javenin uciekł, ale Siegfried udzieli nam pomocy, gdy będę jej potrzebował. No myślę, że Javenin by na pewno nam takiej pomocy nie udzielił, tylko to my byśmy musieli cały czas służyć. O co chodzi tym razem? O nie. Kto się tam włóczy po nocy?
Wiedźmin. Wiedźmin. Mam. A co wy mi tu podtykacie? To pozwolenie na pobyt, a nie Glejt zezwalający na wałęsanie się po nocy. No ty śmieciu. To już Glejtów specjalnych trzeba, żeby po ulicy chodzić? Dla dobra mieszkańców Wyzimy, od zmierzchu do świtania godzina milicyjna obowiązuje. Nie dość, że zaraza, to jeszcze mamy plagę Kikimor. Dajcie mi Glejt, a ja ubiję za darmo wszystkie Kikimory, jakie spotkam. Dobrze, macie tu Glejt. Powodzenia, Wiedźminie. Dziękuję, panie oficerze. Kurde, co za śmieć, nie? To jest bycie śmieciem. To jest śmieć. Przed chwilą podjęliśmy ważny, kurwa, wybór i on chce mi jeszcze... łaskę robi mi, kurwa, że se... Nie widzicie, to... Rozumiecie, dlaczego miałem dylemat. Bo ludzie to chuje po prostu i... Szczególnie ten gościu, no... Przepraszam bardzo za te przekleństwa, które uroniły moje usta, ale... To jest tragedia. Teraz dysponujmy sobie talenty. O, mamy kolejny etap. Prawny Wiedźmin. Już się zmienił nam ten wygląd przyznawania talentów jakby, bo teraz dostajemy 2 srebrne i 2 brązowe. To zacznijmy od tych mniej istotnych, czyli brązowych. Można w jakimś stalowym je umieścić. O, pyk. Ponieważ ten stalowy okazuje się, że potrzebujemy jeszcze go podlepszyć tutaj. Co do srebrnych natomiast. Kamienna skóra, pancerz plus 5, to sobie wezmę. I już ten rytuał oczyszczenia w miejscach mocy bym też odblokował z chęcią. No i super. Się prześpimy do południa. Pójdziemy tak, do handlarzy sprzedać tą książkę i pierścień, co mam. Oraz pooddawać te zlecenia, które mi się nabiły w międzyczasie. Tyk. Jeszcze nie będziemy ich kupować u niego, ponieważ chciałbym już pozbierać na te zbroje. Bo ta walka z Coyatel dała mi do myślenia, że potrzebuję jednak tego pancerza już, bo dostaję no duże obrażenia. Oj, do Velerada mogę się zgłosić po nagrody, bo od niego są 2 zlecenia. Także tutaj troszkę się zarobimy. Mam nadzieję, że on jest w tej karczmie. Nie ma go tutaj, niestety. Wielki łowczy królewski. Witaj. Wyniosłeś się spod grodzi. Dostałem rozkaz, aby przybyć do Wyzimy. Czekam na powrót króla. Przy okazji zajmuję się wypłacaniem nagród za... Niebezpieczeństwo? No, nagrody. Za jak... Na bagnach pojawił się ogromny wilk. Tamtejsi mówią także, że widują samicę wiwerny, porywającą dzieci. Przecież wiwerny nie polują na ludzi, chyba że się je sprowokuje. Widocznie próbowali ją przepędzić jakimś ludowym sposobem. Mówię panu, panie Geralt, wieśniaki to tylko kłopoty tworzą. Powiedz mi o czymś innym. Pytaj. Skąd czerpiesz? Mamy taką księgę w rodzinie. I w tej księdze bestyje wszelakie są opisane i narysowane. I wiecie, co tam stoi? Z chęcią się dowiem. Każdy potwór to jakowyś ludzki grzech uosabia. Dajmy na to zjadarka, obżarstwo. Wampir, opilstwo. A co uosabia skolopendromorf? Bywaj. Luźne zakięcie. Kurde. No fajnie sobie pogadaliśmy. Coś tam ze śledczym, tylko ja bym chciał tego Velerada. Przydałby się ten Velerad, bo to pieniążki lecą. No nic. To pogadamy sobie z Triss na koniec odcinka. Umieściłem czujki. Wiem. Jak tylko to zrobiłeś, przeskanowałam cały obszar Wyzimy i dowiedziałam się, skąd się biorą anomalie. Skąd? Dziecko. Mały chłopiec imieniem Alvin. Znajduje się w szpitalu Lebiody i... Dziecko może być powodem anomalii? No tak. Wszystko zapomniałeś. To dziecko jest źródłem. Ma wielką moc. Prawdopodobnie w jego żyłach płynie starsza krew. Krew elfów. Starsza krew? Wyjaśnię później. Teraz musimy zaopiekować się Alvinem i ograniczyć jego destruktywne możliwości. Pójdziesz do szpitala i przyprowadzisz go. Dobrze, ale czy pozwolą mi zabrać go ze szpitala? No właśnie. Tu pojawiają się trudności.
Ta głupia siksa Shani nie chce mi go wydać. Mówi, że nie znam się na dzieciach i nie zaopiekuję się nim należycie. Nie ma pojęcia, co grozi jej i całemu miastu, jeśli ten dzieciak wymknie się spod kontroli. Nie mam siły z nią gadać. To twoja przyjaciółeczka. I załatw to. Wiem, że potrafisz. Będę ci bardzo wdzięczna i jeszcze jedno. Dziecko starszej krwi przyciąga byty zza światów, duchy i upiory. Weź ten zwój. Na pewno ci się przyda. Okej. Pamiętasz, jak rozmawiamy? Owszem. O, tutaj. Zgodziłem się pomóc Zygfrydowi i zakonowi Płonącej Róży. Zastanawiam się, czy wcześniej też bym tak postąpił. Ciekawe, dlaczego pomogłeś zakonowi? Co tobą kierowało? Doszedłem do wniosku, że jestem człowiekiem. W Kaer Morhen zmutowano mnie, ale nie odebrano mi człowieczeństwa. Poza tym zostałem stworzony do obrony ludzi. Obsesja człowieczeństwa i wiedźmińskie powołanie? Mogłam się tego spodziewać. Zachowałem się jak dawny Geralt? Nigdy nie mówiłeś wprost, ale domyślam się, że amnezja usunęła również blokady. Jesteś bardziej otwarty niż dawniej. Możemy to uznać za postęp. Skoro tak twierdzisz. Myśl i rozmawiaj o swoich decyzjach. Jesteśmy na dobrej drodze do przywrócenia ci wspomnień. Spróbuję. W tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kurde. Co będzie dalej? Nie wiem. No nic. No mam nadzieję, że w przyszłym odcinku już przywitamy się u Velerada, jak będę mu oddawał zadania. O, to jest. To by było... To byłby wymarzony początek. Mi nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, że dziękuję wam za oglądanie, jeśli ktoś tu dotrwał. I do zobaczenia się w następnym, już 30. odcinku. Adios. Miłego dnia.